Policjanci z Krapkowic podejrzewali, że na terenie jednego z gospodarstw znajdującego się w powiecie jest prowadzona nielegalna hodowla owczarków niemieckich. Wspólnie z weterynarzem funkcjonariusze postanowili skontrolować to gospodarstwo. Gdy byli tuż przed posesją, zauważyli nadjeżdżający samochód. Kierowca na widok umundurowanych policjantów zaczął uciekać. Policjanci ruszyli za nim w pościg, zatrzymali ten samochód. Okazało się, że za kierownicą siedział właściciel gospodarstwa, które właśnie miało być kontrolowane. W bagażniku samochodu policjanci znaleźli nieżywe kurczęta. Gdy kontrolowali to gospodarstwo, okazało się, że w stodole, a także w piwnicy i w pomieszczeniach gospodarczych znajdowały się klatki, w których trzymane były psy. Te owczarki niemieckie były trzymane w tak małych klatkach, że nie miały możliwości swobodnego poruszania się, nie miały dostępu do światła dziennego, a także karmy. Policjanci podejrzewają, że mogły być również karmione padliną. Policjanci ustalili, że to gospodarstwo prowadzone było przez małżeństwo, 41-letnią kobietę i 58-letniego mężczyznę. Oni właśnie usłyszeli zarzuty związane ze znęcaniem się nad zwierzętami. Do tych zarzutów przyznali się, teraz grozi im do 2 lat więzienia. Te zwierzęta trafiły pod opiekę weterynarza i część z nich znalazła już nowych opiekunów.